Proszę Państwa, jednym z najważniejszych problemów, przed którym zawsze stali operatorzy telekomunikacyjni, to są w zasadzie dwie sprawy. Po pierwsze, nie mają dostępu do informacji o planach miejscowych, o ich zmianach i opracowywanych różnego rodzaju mutacjach. I nie mają, ja mówię to świadomie, że nie mają, ponieważ BIP-y nie zawsze pokazują, gdzie i jakie obszary obejmują plany miejscowe. Zmiany planów miejscowych nie obejmują wyłącznie całych miejscowości, obejmują również fragmenty ulic, obejmują fragmenty siedlisk i tym podobnie. Dlatego też dla mnie najważniejszą rzeczą, którą jest, to jest to, żebyśmy przede wszystkim mieli świadomość, żeby w planach miejscowych nie zapisywać zakazów umożliwiających realizację tego typu inwestycji telekomunikacyjnych. Proszę Państwa, operatorzy stają przed olbrzymim dylematem. Ja myślę, że dopiero rządy, które będą mogły być wprowadzone poprzez mega ustawę, spowodują, że nie będzie można uchwalić planu miejscowego, który nie będzie uwzględniał albo będzie stwarzał możliwość różnego rodzaju nakazów uniemożliwiających budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. I podkreślam to bardzo ważne, plan miejscowy musi uwzględniać wszystkie te elementy, które nawet jeżeli nie są objęte dyskusją z operatorami albo nie są przedyskutowywane w zakresie rozwiązań szczegółowych, będą uwzględniały wszystkie elementy. Dotychczasowe, proszę Państwa, plany miejscowe, jak panowie burmistrzowie na pewno wiedzą, obejmowały jedno zapis, a sprawy telekomunikacyjne rozwiązać z operatorem działającym. Natomiast najgorsze były zapisy, które wręcz uniemożliwiały. Dlatego też dla mnie oczywiście ta mega ustawa, którą niebawem tutaj pani Wiesława mówiła na początku będzie, zakłada jeden podstawowy element. Mianowicie plan miejscowy, który nie uwzględnia budowy infrastruktury telekomunikacyjnej z mocy prawa jest nieważny. Może być on zaskarżony. Powiem jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. W tym momencie mega ustawa, bo to o niej należy powiedzieć, będzie dawała jeszcze jedną rzecz kapitalną dla operatora. Mianowicie będzie mógł się odwołać i będzie mógł zakwestionować każdy plan miejscowy. To uprawnienie będzie przypadało zarówno operatorom, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, jak również prezesowi Urzędu Komunikacji. I myślę, że dopiero ta możliwość da rzeczywiście szansę na to, żeby rzeczywiście plany uwzględniały, przynajmniej w podstawowych swoich założeniach, możliwość lokalizacji. Ja powiem więcej. Decyzje o ustaleniu lokalizacji nie będą wiązały się, jeżeli rzeczywiście plan miejscowy wcześniej nie będzie zakładał takiej możliwości. To znaczy decyzja lokalizacyjna wydana bez planu miejscowego również będzie ważna, jeżeli będzie dotyczyła inwestycji telekomunikacyjnej. To jest rewolucja na naszym rynku i myślę, że warto o tym powiedzieć.